Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, ale patrzcie na to. Właśnie od tego zaczniemy. Buteleczka. Ta-da! Pusta. A w sumie to wszystkie buteleczki puste. Więc jest to najlepszy moment na podsumowanie 5-tygodniowej kuracji Illa Hair. Jakiś czas temu na moim kanale, w jednym z moich vlogów, opowiadałam Wam o tym, że zaczynam stosować kurację Illa Hair od marki EWFR. Jest to kuracja intensywna, która ma działać przede wszystkim na trzech obszarach. Ma ograniczać wypadanie włosów, stymulować wzrost nowych włosów oraz poprawiać kondycję naszej skóry. Jest to kuracja, która zamknięta w takim kartoniku ma 5 buteleczek. Każda z tych buteleczek jest przeznaczona do stosowania na jeden tydzień. Czyli właśnie mamy 5 tygodni kuracji, którą oczywiście później możecie sobie przedłużyć i stosować dalej dla uzyskania efektów jeszcze lepszych lub też podtrzymania efektów, które udało Wam się uzyskać. Ta kuracja jest wcierką, czyli mamy tutaj buteleczki szklane, które są wyposażone właśnie w takie szklane pipety, którymi z kolei aplikujemy preparat na skórę naszej głowy, a następnie go wcieramy. Wykonujemy delikatny masaż i mamy zastosowanie właśnie takiej wcierki. 5 tygodni kuracji, świetne składniki aktywne, bardzo fajna formuła preparatu, no i efekty. O składzie za chwilę Wam opowiem, ale zacznijmy może od tego, dlaczego właśnie zdecydowałam się przetestować i sprawdzić na skórze głowy i na moich włosach działanie Illa Hair. Jak doskonale wiecie, ja z kosmetyków marki EWFR korzystam już od jakiegoś czasu. Pokazywałam Wam tutaj na moim kanale cudowne kremowe serum do stosowania w okolice oczu z mikromasażerem Illa Aesthetic. Pokazywałam Wam również genialne serum do stosowania na okolice naszych brwi, również rzęs. Oj, z tymi rzęsami to mogłabym Wam powiedzieć, że cały czas dopytujecie, co sprawia, że mam takie długie rzęsy, czy to jest tusz, czy to jest jakaś odżywka. Więc cały czas mogłabym powiedzieć gorący temat, ale w ofercie marki pojawiła się również właśnie taka kuracja. Jak tylko zobaczyłam, że kuracja jest, to mówię, muszę ją przetestować, muszę ją sprawdzić, a to był idealny, słuchajcie, moment do testowania tego typu produktów, ponieważ moje włosy po lecie, zawsze jakoś tak jest, nieco bardziej wypadają i zależy mi na tym, żeby zahamować nieco to wypadanie, ponieważ musicie zdawać sobie sprawę z tego, że nie da się całkowicie zatrzymać wypadania naszych włosów, ponieważ jest to naturalny proces, który zachodzi. Stare włosy wypadają, pojawiają się nowe, ale też chciałam te włosy trochę wzmocnić, żeby były takie twardsze, żeby się mniej łamały. Ja nie mam absolutnie problemów z rozrywającymi się końcówkami, więc tutaj też muszę zaznaczyć. Mam włosy cienkie, średnio porowate, długie, jak widzicie, farbowane, więc zależało mi na tym, żeby te moje włosy były w takim no lepszym stanie. Więc stwierdziłam, że Illa Hair to będzie dobre rozwiązanie, ale jeszcze, słuchajcie, przekonało mnie do zastosowania tej wcierki kilka innych czynników. Między innymi to, jak zobaczyłam, jaki jest skład i pomyślałam, wow, to jest naprawdę fantastyczny skład. Zresztą przedstawiałam go Wam na moim Instagramie. Sposób użycia bardzo też wygodny i uwaga, to co za każdym razem tak bardzo przekonuje mnie do marki, to badania. Ponieważ marka stawia na to, żeby kosmetyki, które Wam proponuje, produkty, które Wam proponuje, były skuteczne, żeby efektywnie działały. A co za tym idzie? Bada te swoje produkty, bada je klinicznie, bada je aparaturowo, bada je, tak jak w przypadku właśnie Illa Hair, wśród trychologów, w odpowiednich, słuchajcie, centrach, gdzie się to oczywiście, gdzie się takie badania przeprowadza. No i później mamy badania, które potwierdzają efektywność w jakiejś tam grupie procentowej, jak to wygląda. No i dzięki oczywiście marce mogłam zapoznać się z tymi badaniami, zobaczyć, jakie są efekty i słuchajcie, jak ja to zobaczyłam, jakie są oceny trychologiczne, jakie są wyniki tych badań, powiedziałam, wow, to jest nieprawdopodobne, żeby produkt zdobywał aż tak dobre oceny,
to ja to muszę mieć, ja to muszę wypróbować. I wy wiecie, że ja staram się zawsze tutaj, wszędzie, czy na moim kanale, czy w moich mediach społecznościowych, polecać wam takie produkty, które sama przetestowałam, które sprawdziłam i wiem, że są godne tego, żeby wam o nich opowiadać i wam je polecać. No i dzisiaj czas najwyższy na Illa Hair, żeby wam właśnie powiedzieć, co i jak. Sposób użycia tej wcierki jest naprawdę bardzo wygodny, bo mamy, tak jak wam powiedziałam, 5 buteleczek, więc możemy sobie samodzielnie dozować tak naprawdę ilość preparatu, który nakładamy na naszą skórę głowy, żeby to miało sens, i też widzimy, ile tego nakładamy i jak szybko preparat się kończy, kiedy mamy zastosować następną buteleczkę. Ale to jest też świetne, słuchajcie, rozwiązanie, bo być może wyjeżdżacie, bo gdzieś wybieracie się na wakacje, bo jedziecie gdzieś, nie wiem, odwiedzicie rodzinę, szykuje się dla was jakiś wyjazd służbowy, no i chcecie mieć ze sobą kurację, no bo oczywiście skórę głowy, nasze włosy trzeba myć, więc nie chcemy przerwać kuracji, nie chcemy o niej zapominać, ale też zabieranie ze sobą do kosmetyczki dużych preparatów no nie zawsze jest wygodne. Kobiety wiedzą dokładnie, o co mi tutaj chodzi. Więc taka mała buteleczka o pojemności 10 ml to jest genialne rozwiązanie, między innymi właśnie w jakąkolwiek podróż się wybieramy. Bierzemy ją ze sobą i mamy pewność, że przez ten okres tygodnia będziemy codziennie takie serum, taką wcierkę wykorzystywać. Kolejna ważna sprawa, to oczywiście też tutaj cały czas zostajemy w tym sposobie używania, to to, że nakładamy preparat na skórę głowy, który później musimy wmasować, ale dla mnie istotne było to, by ten sposób użycia był wygodny, a przy okazji nie sklejał moich włosów, nie obciążał ich, nie powodował takiego, czasami to się może zdarzyć przy niektórych wcierkach, wiecie, takiej tłustości, którą odczuwamy przy skórze głowy, żeby te włosy się nie przetłuszczały zbyt szybko. Bo ja też, muszę tutaj zaznaczyć, mam włosy, które no niestety od tej skóry głowy bardzo szybko się przetłuszczają. Więc ta wcierka jest o tyle fajna, że możemy ją stosować albo w porannej pielęgnacji, kiedy na przykład myjemy nasze włosy i robimy te wszystkie zabiegi, nakładamy maski, nakładamy odżywkę, suszymy, stylizujemy, więc możemy sobie taki serum zaaplikować, taką wcierkę zaaplikować, ale równie dobrze możemy nakładać je na mokre na suche włosy, czyli na przykład rano tego nie robimy, robimy to w wieczornej pielęgnacji. Najpierw robimy sobie, wiecie, pielęgnację naszej twarzy, jakiś prysznic, kąpiel, a później możemy nałożyć taką wcierkę na skórę głowy. Więc to jest bardzo dobre rozwiązanie. Suche włosy, mokre włosy, o każdej porze dnia, nie ma tutaj znaczenia. Ważna jest jednak systematyczność i to, byśmy codziennie tą wcierkę używali właśnie przez ten okres 5 tygodni. Niestety dzisiaj nie jestem w stanie zaprezentować wam konsystencji tego produktu, ale musicie mi uwierzyć na słowo, że jest ona bezbarwna, wodnista. Absolutnie nie ma tutaj mowy o jakimkolwiek takim uczuciu tłustości, a to, co jest właśnie dla mnie istotne, nie obciąża włosów, nie przetłuszcza ich, nie skleja tych naszych włosów. Nie ma też żadnego jakiegoś zapachu, który mógłby się ulatniać na tej skórze głowy, więc to na pewno jest świetne rozwiązanie. Plus do tego właśnie higieniczna forma, czyli mamy tę pipetkę, którą nakładamy sobie serum na naszą skórę głowy. Ja również pokazywałam wam w kilku moich wcześniejszych filmach odnośnie włosów, jak ja aplikuję ten produkt, jak go używam. Jest też Reels na moim Instagramie, gdzie możecie sobie podejrzeć, jak ja to robię. Ale tutaj przy okazji powiem, że ja stosowałam, dzieliłam skórę głowy na kilka części, więc najpierw aplikowałam po jednej, później po drugiej, na środku, z tyłu głowy, wcierałam przy pomocy specjalnej łapki i tyle. Ponieważ ja posiadam skórę wrażliwą na całym moim ciele, moja skóra wrażliwa jest również na głowie i zależało mi na takim preparacie, który nie będzie też jej podrażniał, nie będzie takiego pieczenia, swędzenia, nic nie będzie się działo. Przy okazji wy wiecie, że ja stosuję preparaty do pielęgnacji skóry, do pielęgnacji włosów, do mycia profesjonalne, ponieważ wielokrotnie spotkałam się z tym, że stosując produkty kosmetyki naturalne, no niestety, ale albo pojawiał się łupież, albo pojawiało się przesuszenie tej skóry głowy, jakieś podrażnienie, swędzenie. Ja tego po prostu nie lubię.
i nie chcę stosować takich preparatów, które będą dla mnie nie dość, że niekomfortowe, a z drugiej strony będą dawały takie właśnie skutki, jakby to powiedzieć, uboczne, czyli efekty uboczne niepożądane. O, i co się okazało, jeśli rozmawiamy właśnie o Illahair, to absolutnie tutaj nie było mowy o żadnym takim efekcie ubocznym, czyli nie było spędzenia, nie było pieczenia, nie było żadnego mrowienia, nie pojawił się łupież, wręcz przeciwnie. Efekty trochę przerosły moje oczekiwania. Nie będę dzisiaj analizować składnik po składniku, jeśli rozmawiamy o Illahair, ale zerknijcie sobie koniecznie w link, który znajdziecie w opisie dzisiejszego filmu, ponieważ na stronie marki Evoeva macie to fantastycznie rozpisane. I zwróćcie uwagę, co znajdziemy tam w składzie. Mamy kompleks peptydowy z witaminami, który będzie stymulował metabolizm komórkowy. Mamy kwas oleanowy, mamy ekstrakt z palmy sabałowej, mamy apigenin, który jest fantastyczną substancją właśnie do stosowania na skórę głowy. Mamy ekstrakt z żeńszenia, który będzie wzmacniał nasze włosy i odżywiał je, uelastyczniał. Kapsaicynę, które pobudza ukrwienie mieszków włosowych. Mamy kompleks z tymianku, olej kiełków pszenicy, witamin z grupy B. Mamy biotynę, która tak bardzo jest istotna w stosowaniu na skórę głowy. Mamy naprawdę bardzo ciekawe, moi drodzy, połączenia substancji aktywnych, takich, które rzeczywiście polecają trychologzy do stosowania na włosy i na skórę głowy, bo są to takie substancje, które przynoszą efekty. I tak jak Wam powiedziałam wcześniej, te efekty marka potwierdziła w badaniach, które wykonała, potwierdzili również trychologzy, więc to jest niesamowite, że możemy znaleźć produkt, który ma genialny skład, naprawdę uwierzcie mi, genialny skład, świetne substancje aktywne, tak ze sobą połączone, żeby te efekty naprawdę były widoczne w trakcie trwania tej kuracji. Czasami jest tak, że producenci zaznaczają, że pierwsze efekty mogą się pojawić na przykład po 3 tygodniach, 4 tygodniach stosowania. A uwaga, to jest nieprawdopodobne, co Wam teraz powiem, ale u mnie po 2 tygodniach stosowania właśnie wcierki Illahair zaczęły się pojawiać pierwsze efekty. No i teraz zapytacie, jakie efekty ja u siebie zauważyłam. Przede wszystkim ten pierwszy efekt, słuchajcie, który się pojawił, to nie było zatrzymanie wypadania włosów, ale miałam wrażenie przy każdym myciu, że te moje włosy są takie twardsze, że są sztywniejsze. I zauważyłam to również w momencie, kiedy stylizuję moje włosy, kiedy je suszę, że kiedy w tym momencie, kiedy ja nawijam je, słuchajcie, na szczotkę, suszę i później je rozpuszczam, to te włosy mają zupełnie inną strukturę. One się lepiej układają i ta forma ułożenia tych włosów, tej stylizacji, utrzymuje się przez cały dzień bez stosowania lakieru do włosów. Bo lakiery, jak wiecie, mają utrwalić naszą fryzurę, a u mnie te włosy naprawdę są w takim fajnym stanie i ich taka sztywność, ale żeby Wam to dobrze wytłumaczyć, ja nie jestem w stanie Wam zobrazować tego, jak ten włos się zmienił, ale to się czuje, słuchajcie, w dotyku włosa, bo ja nie zmieniałam absolutnie żadnych preparatów do pielęgnacji moich włosów, ale zauważyłam, że te włosy są takie twardsze. Po 3 tygodniach stosowania Illahair już zwróciłam uwagę, że jest mniej włosów na szczotce. Zwłaszcza kiedy włosy myłam i te włosy, wiecie, wpadają do wanny czy pod prysznic i wy widzicie, ile tych włosów tam wpływa, ale w tym momencie, kiedy rozczesujemy te mokre włosy, zazwyczaj dużo ich zostaje na szczotce. I stopniowo zaczęłam zauważyć, że tych włosów jest coraz mniej. Nadal te włosy są na tej szczotce, tak jak Wam wspomniałam wcześniej, ale jest ich zdecydowanie mniej. Poza tym widzę, że włosy pięknie odbijają od skóry głowy, a są twardsze, lepiej się układają, mniej wypadają i teraz po zakończeniu całkowitej kuracji, czyli po tych 5 tygodniach stosowania Illahair, widzę, że ten efekt cały czas się utrzymuje. Te włosy są naprawdę w dobrej kondycji. Nawet moja druga połówka stwierdziła, że jakoś tak ostatnio mniej tych włosów w łazience, wiecie, jak tam
My kobiety tak mamy, że jak krzeszemy te nasze włosy czy coś, to te włosy gdzieś tam wypadają i tych włosów w tej chwili już tam nie ma, więc ta moja druga połówka też jest zadowolona z tego efektu. Poza tym widzę, że trochę mi tutaj wyrasta też takich baby hair, które no niestety jak mam włosy związane w kucyk czy w koczek, to muszę je sobie przygładzić lakierem do włosów. Wybaczcie mi to, wiem, że lakier do włosów to jest zło, ale ja nie znoszę jak mi odstają tutaj jakieś czułki. Także widzę, że tutaj też już zaczyna się coś dziać i będę nadal stosować Illa Hair, podtrzymywać te efekty, ponieważ jestem z nich naprawdę bardzo zadowolona. I ja stosowałam różne wcierki na przestrzeni ostatnich kilku lat. Pokazywałam wam te wcierki również w moich mediach społecznościowych. Były to produkty mniej lub bardziej naturalne, produkty mniej lub bardziej profesjonalne. I dopiero teraz, po zastosowaniu Illa Hair, ja rzeczywiście widzę efekty. To nie jest najtańszy produkt, bo trochę kosztuje, ale to jest kuracja, która moim zdaniem jest warta tego, żeby w te włosy, skórę głowy zainwestować. I zobaczycie, że wam taka inwestycja się zwróci. Na zakończenie dzisiejszego filmu chciałabym wam przypomnieć, że w opisie znajdziecie linki do poprzednich filmów, gdzie opowiadam wam o produktach marki EVF Farm. Ale jest tam też ukryta niespodzianka, więc koniecznie zerknijcie i dowiecie się, co ja takiego dla was przygotowałam razem z marką EVF Farm i Illa Hair. Tym samym dziękuję wam bardzo za uwagę, mam nadzieję, że film was zainteresował, że produkt was zaintrygował. Być może będzie to taka kolejna perełka, która gdzieś tam u was w pielęgnacji się pojawi, bardzo wam tego życzę. I mam nadzieję, że również zauważycie efekty stosowania Illa Hair podobnie jak ja. A tymczasem żegnam się z wami i oczywiście widzimy się w kolejnej publikacji. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, pa!